Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Turbulencja w następnym materiale. Dzisiaj chyba będzie krótko, a powstał ten materiał dlatego, że pojawiła się niedawno informacja taka w mediach, chyba nie tylko lotniczych, ale generalnie, że Airbus w modelu 350 przeprowadził automatyczne starty, czyli ten samolot wystartował w trybie automatycznym. No i dlatego ja chciałem coś na ten temat powiedzieć, co tak właściwie się naprawdę wydarzyło tam, co to oznacza, ponieważ czy to na listach dyskusyjnych tutaj, tej mojej, czy jakichś innych lotniczych, no bardzo duża dyskusja się wywiązała z tego tytułu. Duże grono było tych takich ludzi, którzy chcą w kokpicie, prawda, siedzieć przed sterami, ale niekoniecznie ich dotykać, więc się cieszyli, że no już nie będą musieli nawet startować tymi samolotami, w związku z czym jeszcze łatwiej będzie te pieniądze zarobić, prawda, bo lądować, prawda, umieją samoloty już od dawna, ale o tym za chwilę jeszcze. No a ich jakby entuzjazm troszeczkę chłodzili ci od finansów, ponieważ oni zaraz zaczęli obliczać, no to już nie będzie trzeba, prawda, pilotów w ogóle, a przecież jeden pilot to tyle tysięcy euro, a razy tyle pilotów to jakie oszczędności. Nie cieszyli się chyba tylko pasażerowie, ponieważ nikt nie jest chyba tak naiwny, żeby myśleć, że tego typu oszczędności przełożyłyby się na tańsze bilety. No ale dobrze, w momencie kiedy się ta informacja pojawiła, to ja szczerze mówiąc nawet nie bardzo tam zaglądałem, co tam oni robili w tym Airbusie, ponieważ ja wiem, że tego typu rzeczy, nawet jeśli miały być wprowadzone, no to zajmie to tyle czasu, że ja już przestanę na samolotach latać do tego czasu. Dodatkowo jeszcze, ja myślę, że dla wszystkich, którzy oglądają kanał Turbulencja, widzieli filmy różne o automatyce, czy automatycznych lądowaniach, autopilotach, czy generalnie ludzi, którzy się interesują tym tematem, jest oczywiste, że pomimo tego, że samoloty już od ponad 50 lat, jeśli nie więcej, no tak, grubo ponad 50 lat, mogą lądować w trybie automatycznym, to jest to wykonywanie niezmiernie rzadko. W normalnych krajach, w normalnych liniach lotniczych się tego nie praktykuje. Tam, gdzie się to praktykuje za często, no to niestety konsekwencje są później tragiczne wtedy, kiedy piloci faktycznie muszą tym samolotem wylądować manualnie. Ponieważ przygotowywałem się do tego materiału, to postanowiłem zajrzeć na tą informację, na stronę tam, gdzie oni to opisują, zobaczyć film, jaki tam jest nagrany. I teraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Co tam się wydarzyło. Otóż, zanim tam zajrzałem, myślałem, że to chodzi o to, że samolot po prostu, tak jak przy dobiegu, po wylądowaniu, podąża za sygnałem ILS, ten od lokalizera sygnał, który prowadzi go po centralnej pasa. Tak samo tutaj przy starcie on po centralnej pasa po prostu sobie tam jedzie, kołuje, znaczy rozbieg robi i w końcu startuje. Tutaj trzeba zaznaczyć, że start z punktu widzenia technicznego dla autopilota nie byłby absolutnie żadnym wyzwaniem. Kompletnie nic. To parę linijek kodu i samolot startuje sam. Każdy wyposażony praktycznie w autopilota. Nie jest to wyzwaniem ani dla Boeinga, ani dla Airbusa, dla nikogo, tak jak powiedziałem wcześniej. Gdzie jest autopilot. Problem by się pojawił w momencie, kiedy nastąpiłaby awaria silnika po prędkości V1, czyli tam już przed tym oderwaniem, czy bezpośrednio zaraz po oderwaniu. No to trzeba by to było w tym procesie certyfikacji udowodnić, że on sobie ten samolot jest w stanie z tym poradzić. Bo piloci to ćwiczą co pół roku na symulatorach. I to jest to jeden z podstawowych elementów, które się ćwiczy. I każdy pilot ćwiczy awarię silnika po V1, przed V1 i tak dalej. A tutaj oni po prostu w Airbusie, mi się wydaje, że to głównie chyba taki chwyt marketingowy jakiś, poza tym oni tam nie bardzo mają co robić teraz, tak się nudzą trochę, bo mieli trochę więcej szczęścia niż w Boeingu, nie mają problemów, więc po prostu sobie tam organizują tego typu rzeczy. I tak jak powiedziałem, marketingowo wygląda to świetnie, prawda? Podobnie jak ostatnia informacja o tym, że ekrany dotykowe tam gdzieś wsadzili do obsługi niektórych systemów. No, postanowili zrobić taki eksperyment, że o który oczywiście w głąb tego już tam nikt nie wnika. Poszła w świat informacja, że Airbus startuje automatycznie, prawda? Tak jak powiedziałem, marketing. Public relation. No ale co oni tam zrobili? Otóż oni
troszeczkę inaczej postanowili podejść do tematu, czyli nie wykorzystali do tego rozbiegu samolotu po pasie tego sygnału ILS, z anten ILS, tylko po prostu z kamer. To, co w tej chwili już od wielu, wielu lat jest w wielu samochodach, to, że samochód analizuje tam te linie, które są na drodze i pomiędzy nimi stara się ten samochód utrzymać, taki autopilot, prawda? No to oni postanowili coś takiego wykorzystać właśnie w tym Airbusie, czyli tam z tego systemu HUD, który wyświetla obraz przed pilotami, tam chyba są jakieś kamery, może nawet na podczerwień, a może doinstalowali jakieś kamery, ale to mniejsza o to, nie ma znaczenia. W każdym razie na podstawie analizy obrazu, jaki widocznie jest przed samolotem, no ten samolot się utrzymuje na centralnej linii i w końcu ten autopilot, prawda, podrywa ten samolot do góry i zaczyna on lecieć. Oczywiście wymaga to dość mocnego nadzoru, tam emocjonowani troszeczkę byli, jak to robili. Podobnie jak w samochodzie, zresztą to nie jest system pewny, bo to jest oparte na kamerach, analiza obrazu jest na bardzo niepewną rzeczą w tej chwili, nie bardzo można powierzyć życie ludzkie temu. Tak więc podsumowując, no zrobili to, co od wielu lat już jest w samochodach, czyli jakby spowodowali, że ten samolot na pasie podążał za białą, namalowaną linią. No i to w zasadzie wszystko. Nawet oni tam na tej stronie nie piszą, że to ma jakieś tam dalsze konsekwencje, to po prostu są jakieś testy, tam może kiedyś autonomiczne, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, bo od tego typu testu do samolotów autonomicznych to jest droga taka mniej więcej jak od wynalezienia koła do postawienia przez człowieka nogi na Księżycu. Pomijając już to, że są tacy, którzy twierdzą, że tylko nie doszło. No ale mniejsza o to. To jest mniej więcej taki mniej więcej postęp prac jeszcze wymagany, żeby te samoloty autonomicznie latały na podstawie obrazu z kamer. No, dobrze. Ja myślę, że wyjaśniłem. Tutaj jest link na dole do tego materiału, o którym mówię i tam sobie można też ten film zobaczyć, plus ten obraz tych kamer i tak dalej. A ja dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania następnych filmów na kanale Turbulencja. Pozdrawiam serdecznie.